Proszę! Dzień dobry. Prezesa zostałem. Tak jest, nowy prezes Andrzej Lebiedy, witamy serdecznie. Dzień dobry. Andrzej, wygodne to krzesło prezesa? Powiem, że pierwszy raz na takim miejscu siedzę i tak powiem, że tak komfortowo się czuję tu, także cel na przyszłość jest już taki wybrany. A miejsce odpowiednie? Rybnik, fotel prezesa? No to jest takie pytanie na przyszłość, nie? Na daleką przyszłość. Jeszcze zamierzam trochę pościgać, a może kiedyś. A tak samo jak dobrze się siedzi w tym fotelu, tak samo dobrze było ci tu w Rybniku? Powiem, że było lepiej, nie? Było lepiej, bo no naprawdę kilka razy już mówiłem, dziękowałem i mogę tyle samo jeszcze raz podziękować klubowi, przede wszystkim kibicom, nie? Który tak fajnie mi tu przyjęli i tak fajnie nas dopingowali, nie? Przez te gorsze chwile też, także dziękuję kibicom przede wszystkim za ten może nie do końca udany sezon w wykonaniu drużyny Rybnika. Zadomowiłeś się tutaj, dlaczego więc nas opuszczasz? Ciężkie pytanie naprawdę, nie? Bo tak naprawdę nie mam nawet słów, żeby to powiedzieć. Nie, też prezes o tym wypowiadał się, nie? Już wcześniej. I tak naprawdę szukałem miejsca w Ekstralidze i chciałem tam się zaistnieć. Mam ważny kontrakt wsparcie Wrocław, ale tak naprawdę nie widzę siebie tam w przyszłym sezonie. Ale dużo miałem ofert, tak powiedzieć, pierwszoligowych, nie? Ale powiem szczerze, że odrzuciłem od razu wszystkie, nie? Prawie. Zostawiłem dwie, nad którymi naprawdę dużo zastanawiałem się i oglądając też magazyn rybnicki, nie? I tu trochę skopuję Kaspra, nie? Waryny, i rozstawiałem plusy i minusy tego wszystkiego. Gdzie mi będzie lepiej, gdzie będzie lepiej dla mojego rozwoju. I też tu w żaden sposób nie chodziło o pieniędzy. I każdy wie chyba, że i każdy ze mną zgodzi się o tym, że tu jest dobrze, ale chyba każdy powie, że w domu jest najlepiej, nie? No właśnie, zostajesz w domu. Ty wspominałeś w rozmowie z prezesem, że między innymi ta decyzja jest oparta o troskę o rodzinę. Chcesz spędzić też czas z rodziną, prawda? Może nawet nie o to głównie chodziło, bo rodzina tak przyzwyczaiła już i przyjęła mój styl życia, nie? To jest mój zawód, nie? To jest moja kariera i zawsze wspierałem mnie, w jaką decyzję by nie podjął, nie? I zawsze nie wtrącałem się w to, co robię i robię na profesjonalnym poziomie, staram się tak robić. I nie wtrącałem się w to i to było wyłącznie tylko moje decyzje i powiem, że to może brzydko brzmi, ale rodzina w tym wyborze jakoś stała tak trochę na drugi plan, nie? I naprawdę decydowali inne kwestie i morale. Wyobrażałeś sobie, wybierając te kluby, taką sytuację, że no przyjdzie ci w tym twoim rodzinnym Daugavpils wyjechać na tor w innym kewlarze, z innym herbem na piersi? No i to chyba było główną przyczyną tego wyboru, nie? Że po prostu wychowałem się w Daugavpils, nie? W drużynie, która startuje na dzień dzisiejszy w tej samej lidze co Rybnik. I
jakoś tak po prostu nawet w snu mi nie widziało się, że mogę przyjechać do domu, tak powiedzieć, i wstać po innej stronie barykady, nie? I wyjechać na start, jak to przyzwyczaiłem w domu, nie w czerwono-niebieskich kolorach kasku, a w biało-żółtych, nie? Także wiem jak lubią Żużel i jak lubią też mi w moim mieście, jak mi wspierają. I po prostu nie mogłem dla tych kibiców tak zrobić. Może też było ciężko mi było też jechać przeciw mojej drużynie tu w Rybniku, nie? Ale to nie było w domu. To cieszy i zrobiłem dobry wynik. Ale mówię, nie. Tylko wyłącznie to spowodowało, nie mówię nigdy, nie, ale że nigdy nie pojadę przeciw, nie, czy coś tam takiego, nie, ale na danym etapie życia mojej kariery wybrałem tą ścieżkę i wierzę, że wybrałem tą najlepszą, nie, dla siebie i będę dalej rozwijał się i może nie w dalekiej przyszłości. Też spotkamy się przy Gliwicki w tej roli, której byłem w ostatnim sezonie. Nie zamykamy drzwi współpracy między sobą i tu przyjechałem też miło mi bardzo spotkać się z prezesem, przyjechać w to miasto i niech tak zostanie, jesteśmy szczerzy wobec jeden drugiego z prezesem, mamy fajne relacje i jak powiedział prezes, że szanuje moją decyzję, ja szanuję jego jako człowieka, który uwierzył we mnie, który, jak też już mówiłem wcześniej, dał mi drugie sportowe życie w tym sezonie i uwierzył w moje możliwości. I no i tyle, mogę dużo tu dziękować, a można w jednym słowie powiedzieć, że ROW to jest wspaniały klub i ze wspaniałymi kibicami i w tym miejscu życzę tylko sukcesów i mam nadzieję, że spotkamy się w finale. Przyszedłeś do Rybnika w trakcie sezonu. Różne historie pewnie słyszałeś w środowisku na temat prezesa, który dla wielu osób jest kontrowersyjną dość postacią. Nie było obaw o to właśnie, jakie będą relacje z prezesem, jakie będą relacje w klubie tu w Rybniku? Myślę, że nie. Nie. Nawet nie zastanawiałem się o tym, jakie relacje będą, czy coś. Żyję niepodaleku i trenuję razem i przez całą swoją karierę wspieram i ja wspieram jego. Wszystkim znany Grisza Laguta, nie? Który tu spędził kilka sezonów i dużo dobrego i tylko w pozytywnych takich laurach słyszałem o tym klubie, jak jest profesjonalnie zarządzany i jak jest płynny finansowo i po prostu jak jest wspierany przez prezesa. W takich w gorszych momentach dla drużyny pewnie, że może postawić się i powiedzieć coś takiego, że kogoś to wzbudzi, a kogoś to tak zmotywuje. Nie, kogoś zmotywuje, a kogoś odwrotnie, nie? Posadzi, nie? Trochę tak w dołek, nie tak? Ale
Nie obawiałem się w ogóle i nie myślałem o tym. Szedłem tu po rozmowie z prezesem i widziałem, co jest oczekiwane ode mnie i tak nawet bez spotkania w głosie i w takich rozmowach poczułem tylko to, że ten człowiek we mnie wierzy, nie? I wiąże ze mną duże nadzieje, nie? Na sezon, który trwał już, nie? I ściągnął mnie tu dlatego, żeby ja by pomógł temu klubowi wejść do Ekstraligi, jaki był cel przed sezonem, nie? No, ale pierwszy mecz w twoim wykonaniu nie był rewelacyjny, sam to przyznałeś. I co na dzień dobry usłyszeliście od prezesa, że jedziecie jak panienki? Wkurzyło cię to? Może w jakiejś mierze tak, nie? No i też postawiłem się tak ze swojej strony do prezesa i powiedziałem, że nie dlatego tu przyszedłem, nie? Żeby coś takiego słyszeć i że trzeba zebrać się na chłodną głowę i przeanalizować ten przegrany mecz z Lublinem, tu kiedy przegraliśmy w rundzie zasadniczej i wyciągnąć wnioski, nie, po prostu. No i tak powiedziałem, że nie będę tego słuchał, a przyszedłem tu dlatego, żeby jeździć i jeździć dobrze. Dzisiaj nie udało się, ale musimy pracować i wyciągnąć z tego wnioski, żeby dalej było lepiej. Tobie wystarczyło tak naprawdę tylko pół sezonu. Masz świadomość, że stałeś się po tej połowie sezonu ulubieńcem rybnickich kibiców na liście życzeń. Po zakończonym sezonie, jeśli pytaliśmy ich o to, kto powinien zostać, z kim powinniśmy w pierwszej kolejności pertraktować, to oczywiście pojawiał się postulat, żeby zostawić, za wszelką cenę zatrzymać Kacpra Worynę, a numer dwa to było zostawić Andrzeja Lebiedewa. Tak, dużo wiadomości do mnie też płynęło i bardzo dziękuję kibicom za te ciepłe słowa i za to, że wspierali nas przez cały sezon i mi tak przyjęli. Naprawdę czułem się tu przez dużą część sezonu. W jakimś momencie poczułem się, że jestem w właściwym miejscu i naprawdę wybrałem bardzo dobry klub i nie spotkałem naprawdę na trybunach i tak w social media nie za dużo, może parę, nawet nie, to 0% pseudokibiców w Rybniku mogę stwierdzić to tak, nie, może nie wiem, to nie wiem, z czego to powodowane, po prostu są bardzo fajne, szere ludzie, którzy przychodzą tu wspierać ten klub i naprawdę dziękuję bardzo za ten sezon, to było wspaniałe i czuję się po tym sezonie doceniony. Powiedz mi, sytuacja z tobą, z twoją decyzją a propos przyszłego sezonu wyglądałaby inaczej, gdyby się udało wywalczyć ten awans do Ekstraligi? Zastanawiałbyś się wtedy mocniej nad pozostaniem w Rybniku? Jakby prezes tak mocno by mi chciał na sezon w Ekstralidze, na przyszły sezon w Ekstralidze, to powiem, że ja nie zastanawiał się. Nie zastanawiał się by i na pewno by został w tak wspaniałym klubie, bo jak mówiłem, nie znalazłem dla siebie miejsca w Ekstralidze, gdzie chciałem wystartować i wybrałem klub, decyzja, którą już też rozwinąłem szerzej, czemu wybrałem tak, a nie inaczej, no i tyle, ale jakby udało się, jakby no i tak dalej, te słowa, to nie lubię tych słów. Wyszło jak wyszło, staraliśmy całą drużyną i cóż, nie udało się i to bardzo szkoda. Przyszedłem tu dlatego, żeby pomóc drużynie w celu, który był postawiony przed sezonem. Było blisko i naprawdę po Lublinie byłem załamany tym, co się stało i bo wiązałem siebie z tym klubem na
na nieprzerwane długie lata. Nie? No właśnie, ja patrząc na ciebie, mam przed oczami taką scenkę właśnie z Lublina, tam po meczu zjechałeś do parkingu wściekły, rozwalałeś, co ci wpadło w ręce, mamy nawet nagrane, jak kilka razy uderzasz kaskiem w stolik. Tobie tak bardzo zależało na tym awansie? W każdym klubie tak się angażujesz, czy to jakaś taka specyfika tutaj, że tak mocno się zaangażowałeś właśnie w to, żeby ROW wprowadzić do Ekstraligi? No teraz wcześniej powiedziałem to, nie, że byłem ściągnięty tu dlatego, żeby pomóc tej drużynie w awansie. Było bardzo blisko i byłem mega, inne by słowo użyłby, ale byłem mega niezadowolony wynikiem meczu w Lublinie i no, po prostu byłem załamany, nie? Taka sportowa złość wyszła. Tak, i to mi wydaje się, że to jest normalnie dla sportowca i jak czegoś bardzo chcesz i coś się nie wychodzi, coś nie poszło po twojej myśli, jak ty wyobrażałeś sobie na przykład noc przed tym meczem, nie? Jak wyobrażałeś je coś wspaniałego, nie? Co się będzie działo po 15 biegu, w którym wyobrażałem też siebie, nie? I jaka radość będzie ze strony kibiców i widziałem, że na rynku też oglądali ten mecz w Rybniku i taka też presja ciążyła na tym, że nie wiem jak inne, ale u mnie w głowie naprawdę było taki coś, że widziałem, że dużo ludzi oprócz tych, którzy taki kawałek drogi by wykonali dlatego, żeby być razem z nami w Lublinie, nie? Ale też siedziało z tyłu w głowie, że tysiące ludzi stoją na rynku przed monitoringiem, telebimem, nie? I oglądałem ten mecz na żywo i trzymałem kciuki, dopingują nas i przeżywałem to razem z nami i no i naprawdę chciało się zrobić nie tylko dla siebie radość, ale też dla tych wspaniałych kibiców, którzy, no ja myślę, że zasłużyli na to. No i, ale nie udało się i no i to, co spowodowało tą złość sportową i te wszystkie emocje, i łzy na oczach i tak dalej, nie? No, ale no co zrobisz? To jest sport, trzeba pracować, żeby ani w tym klubie, ani w jakimś innym z moim udziałem więcej może takich rzeczy nie powtarzało, bo się zawsze chcę reprezentować klub, w którym jeżdżę na solidnym poziomie i robić to, czego nawet ode mnie nie oczekują. Po jednym ze spotkań usłyszałam tutaj też od prezesa, że ty jesteś niesamowicie inteligentnym zawodnikiem. Ty wszystko, to co się dzieje na torze, potrafisz w okamgnieniu przeanalizować. Czy ty jesteś takim zawodnikiem, który jedzie na torze i po prostu przez cały czas kombinuje, myśli, zastanawia się, jak objechać, jak jechać, jak minąć rywala, jaką ścieżkę wybrać, żeby dojechać jako pierwszy na linię mety? Czy ty jesteś takim właśnie zawodnikiem, który przez całe cztery okrążenia kombinuje, myśli, zastanawia się, czy nie? Dajesz gaz i jedziesz. Takie długie pytania, ale może być tak krótka odpowiedź. Myślę, że każdy zawodnik jest takim i nie ma co tu dużo mówić. Każdy kombinuje przez całe cztery okrążenia i nie wiem, takich zawodników, który po starcie by podał się, nie? No, nie zawsze to udaje się kombinować, szukać ścieżek, jak minąć. Nie w każdym biegu to udaje się, bo w niektórych biegach nie pozwala po prostu na to sprzęt, dopasowanie sprzętu i tak dalej. Jak twój koń ciebie nie ciągnie do przodu, to marchewkę mu nie wystawisz na przód, żeby on pojechał szybciej. Także już wtedy w trakcie wyścigu trzeba skoncentrować się, jak nie możesz już dogonić, trzeba skoncentrować się na tym, żeby wyciągnąć jak najszybciej wnioski i do zjazdu do parkingu już wiedzieć, co mam zmienić, żeby w następnym biegu nie oglądać plecy rywali i w następnym biegu już wygrać, nie? Także, ale myślę, że to każdy zawodnik taki jest i każdy chce wygrywać i każdy analizuje to wszystko
w trakcie wyścigu, po wyścigu, po meczu, w telewizji, w domu, w wannie, wszędzie, nie? Jest żużel, nie? Każdy jest zaangażowany w tym wszystkim i każdy ma marzenia, także tak to jest u każdego żużlowca. Andrzej, jak ty się urządziłeś w Daugavpils? Mieszkasz blisko stadionu? Jak się będziesz przygotowywał do tego najbliższego sezonu? Mieszkam, tak powiedzieć, jak z buta to 10 minut do stadionu. Cały czas, jak nawet nie jeżdżę w swoim klubie, to cały czas przybywam. Mam warsztat na stadionie, mam super relacje z zarządem klubu, z ludźmi, którzy tam pracują. Ze wszystkimi osobami, które są związane z tym sportem, bo ten sport naprawdę w moim mieście jest najpopularniejszy. Tak samo jak w Rybniku, też jest małe miasteczko i to taki jedyny sport, który przyciąga kibiców, nie? I przyciąga dużo kibiców, nawet tysiące ludzi, nie? Są zakochani w tym sporcie. A przygotować się będę solidnie, mocno. Z Griszą? Tak, zawsze łączymy, tak powiedzieć, swoje wiedzy, nie? Może na te przygotowanie. Ja dzielę się, co ja znalazłem, jakiś wynalazek taki przygotowań fizycznych. Grisza cały czas też pomaga w motokrosie mi w jeździe, nie? Bo cały czas jeździmy i dużo jeździmy na krosie. A od tego czasu, jak Grisza kupił koparkę, to w ogóle mamy dużo torów do jazdy, dużo też takich specyficznych torów i skokami, i bez skoków, i no, wybór mamy dość duży i dużo by miast, nawet w Polsce, nawet w Królestwie Włoch, nie, motokrosu, mogliby pozazdrościć naszemu miastu, bo naprawdę mamy dużo torów do wyboru. A tak to nie zapomnę o zapasach, nie? Cały czas trenuję zapasy i już rozpocząłem przygotowania do następnego sezonu. Także żadna nowość, ciężka praca. Także będziemy cały czas pracowali nad kondycją fizyczną, nad mentalną, ale to idzie tak w nogę, nie, z tym pierwszym. Jak jesteś dobrze przygotowany fizycznie i nie możesz sobie zarzucić a żadnego dnia, że gdzieś tam powiedziałeś, a dzisiaj poleżę na kanapie, nie pójdę na trening, chociaż był on zaplanowany, nie, to głowa też jest czysta, nie, że ja wykonałem swoją pracę, te 4,5 miesięcy wykonałem w 110%, wtedy jest głowa też mocna i w sezon wchodzisz z przytupem, tylko trzeba trochę ze sprzętem dogadać się i trafić silniczkami. Wiesz, że nasi chłopcy jadą do Griszy właśnie pojeździć też na motokrosie? No, zapraszam. Czyli będzie okazja, żeby z nimi trochę jeszcze pojeździć na, wprawdzie nie żużlowym, ale też na torze. No, trochę pośmigamy na pewno. Będzie wesoło, będzie zabawa, będzie się działo.